Cyfryzacja dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela ma ułatwić nam życie. Nowy dowód według zamierzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma być narzędziem do komunikacji z administracją, służbą zdrowia, ale też podmiotami komercyjnymi. Nowy rodzaj dowodu jest podobny do tego, który obowiązuje jeszcze dzisiaj. Wewnątrz nowego plastikowego blankietu znajdzie się chip zawierający dane identyfikacyjne, te same, które są na blankiecie wydrukowane, a także zdjęcie biometryczne. Elektroniczny chip będzie bezstykowy i możliwy do odczytania przez zbliżenie do czytnika, a nie umieszczanie go wewnątrz urządzenia. Nowy e-dowód będzie potwierdzał naszą tożsamość, ale też uprawniał, jak dotychczasowy, do przekraczania granic niektórych państw. Będzie posiadał funkcję uwierzytelniającą nas w e-usługach i zawierał podpis elektroniczny. Do Suwalskiego Ratusza trafiły egzemplarze testowe nowego dokumentu. Ten pilotaż prowadzimy już po godzinach pracy urzędu, w piątek po południu i w sobotę. Będziemy wprowadzali pewne dane i testowali cały ten system. I system, tak jak mówiłem, ma być zafunkcjonować 4 marca bieżącego roku. No jest to kolejny krok w kierunku cyfryzacji, elektronizacji tych usług, które możemy załatwiać, nie wychodząc z domu. I temu również ma ten e-dowód służyć. Prócz Suwałk, e-dowody i oprogramowanie do ich obsługi testowane będzie jeszcze w 49 innych gminach. Jeżeli testy wypadną pomyślnie, w marcu rozpocznie się wydawanie nowego e-dowodu. Osoby, które posiadają stary typ dokumentu, a będą chciały korzystać z funkcjonalności e-dowodu, będą mogły go wymienić. Proces wymiany wszystkich dowodów na elektroniczne zaplanowano na 10 lat. Tyle trwa ważność wydawanego dokumentu.